Cześć, siemanko, witam. Przychodzi wiosna powoli, to przychodzi czas znowu na kaszlaka. Dawno nie było filmów, standardowo jak to u mnie. Powód prozaicznie prosty, ten samochód więcej ostatnio stał niż jeździł. Generalnie jak była ta nasza piękna, kochana zima przyszła w tym roku, to nie wyjeżdżałem na drogi, bo szkoda go męczyć. Dzięki temu wygląda jak wygląda, nie ma co niepotrzebnie jeździć, mówię, mogłem się ograniczyć do chodzenia pieszo, a samochód mógł sobie stać. Mówią też, że jak samochód stoi, to się bardziej psuje niż jak jeździ. No i tu trochę tak było, ale nie do końca, bo w zasadzie on się nie zepsuł. Akumulator za tym raz się rozładował, no zostawiłem go za długo nieużywanego. I jedyna tak naprawdę drobna, można to nazwać, usterka, jaka wystąpiła po tym całym zimowym przestoju, to lekko zastane zwrotnice. Ale już się tam trochę rozchodziło, już trochę pojeździłem, już jest lepiej. Chociaż pierwszy moment, mówię, pierwszy wyjazd z podwórka to była po prostu katorga, jakbym jeździł starym bez wspomagania. No a tam na horyzoncie jest coś jeszcze, ale o tym za chwilę. No, generalnie to co widać, to widać. Nic się specjalnie nie zmieniło od ostatnich filmów. Samochód jak wyglądał, tak wygląda. Ale to nie on dzisiaj będzie najważniejszym tutaj obiektem. Bo sobie zobaczymy jeszcze taki jeden wynalazek. Miałem zrobić o tym film już kupę czasu temu. Zbierałem się, coś tam nawet ponagrywałem, miałem to pomontować, ale że mój komputer generalnie skleja filmy w pół roku i do tego jeszcze potem są z tym problemy, to gdzieś odpuściłem temat. Drugi kaszlak, nie mój, ale kupiony za moją sprawą. Kupiony już w listopadzie, także kawałek czasu temu. Niewiele starszy od tamtego. Wygląda jak wygląda, jeździ jak jeździ, ale generalnie nie jest najgorzej. Tu może nie jest tak najlepiej, jakby się wydawało. Najgorzej jest z tej strony. Ten cały bok jest, jaki jest, taki jest. Ale to jest kwestia tego, że po prostu ten samochód jak nic, po tym co się udało, że tak powiem, obejrzeć, ustalić, miał kiedyś chyba przygodę. Cały ten bok musiał mieć walnięty, bo tu nawet lekko było widać, że słupek tam był wgnieciony, także podejrzewam, że ktoś tu go trochę prostował z tej strony i wymieniał ten błotnik, o czym może też świadczyć brak odpływu pod szybą, dlatego ona taka, to tak pięknie wygląda w tym miejscu. To będzie oczywiście wszystko zrobione, natomiast dopiero jak się zrobi trochę cieplej. Mówię, samochód był kupiony w listopadzie, czyli jak już zaczynały się mrozy, więc od tamtej pory zbytnio nie było co robić, trochę to tylko tak pozabezpieczane jest, aby było, no i trochę tam było porobionych rzeczy, żeby on jako tako jeździł. Zmienione felgi, wiadomo, bo opony nowe, to od razu wypadało by wymienić felgi, bo były tutaj te oryginalne felgi, a moja pani zachciała sobie innych, no to tak sobie zrobiła. Samochód jaki jest, taki jest, jeździ, to jest najważniejsze. Są tam jakieś drobne mankamenty poza tą widoczną blacharką, bo on generalnie blacharsko nie jest zły. Od spodu jest całkiem zdrowy, ma tam tylko do wstawienia dwie łatki w podłodze, bo ktoś robił te łatki, ale źle to zrobił po prostu i no niestety nie wyszło to najlepiej tam. Natomiast wymieniane były całe mocowania resora, które są zrobione naprawdę bardzo dobrze. Widziałem to od spodu, także nie jest tam źle. Głównie mówię, z zewnątrz trzeba go trochę porobić. Najważniejsze, że trzyma się kupy i jest co robić tak naprawdę, bo ten samochód jest jeszcze wart tego, żeby coś tu z nim, przy nim porobić. Mechanicznie ogólnie tam podobno było trochę rzeczy robionych, no ale wiadomo, on też trochę stał ostatnimi czasy, dlatego też trochę tam rzeczy się, że tak powiem, wyszło po czasie. Są problemy ogólnie ze światłami, już drugi pająk się zepsuł. Tam jest generalnie długa historia, tu elektryka to jest strasznie popierdolona w tym samochodzie. Ale poza tym w zasadzie, no co, no, odpala, jeździ. Moja dziewucha przejechała nim przez pół Polski, wróciła do domu, więc zasadniczo chyba jako tako się spisuje. Tyle, że ten no był jeżdżony trochę zimą i to też trochę tam dało się znać, szczególnie właśnie z przodu takie pryszcze powychodziły. Natomiast no mówię, to on i tak ma do porobienia cały lakier, poprawki blacharskie i takie rzeczy, więc to tam na razie nie jest nic strasznego. Ważne, że samochód jeździ, że dało się go kupić, powiedzmy, w rozsądnej cenie. Byliśmy oglądać wiele samochodów, zaczęło się od Warszawy, w zasadzie od Sulejówka. Za 4,5 tysiąca taka tragedia na kołach, że to szkoda gadać. Potem było tam jeszcze parę innych i w końcu ten się trafił w Ostrołęce.
Generalnie po drodze, w drodze powrotnej dwa razy hamulce mi stanęły, bo oczywiście zapomniałem, że tu się ręczny zapieka. Właściciel o tym nie wspomniał. Ja się przekonałem raz, potem drugi raz przez przypadek znowu zaciągnąłem ręczny. Ręczny nie wrócił, także generalnie było fajnie. Wesoło i przygodowo. Najważniejsze, że dojechał i teraz dzielnie spisuje się u nowej właścicielki. Pomachaj może do kamery. No. Trochę gorzej, że ja mam przy nim więcej roboty niż ona, no ale dobra. To już inna sprawa. Na to nic nie poradzimy. Pół biedy, że mój samochód jeździ, że jest ogarnięty w miarę do ładu i składu, bo miałem na to dużo czasu. W końcu zaraz miną 2 lata, jak go posiadam. Cholera jasna, gdzie ten czas leciał. Mi się cały czas wydaje, że to dopiero rok, a to już 2. No i przy nim na razie nie planuję nic szczególnego zmieniać. Jeździ, wszystko na bieżąco jest robione. Może w końcu zrobię ten tłumik, bo chyba zaczyna gdzieś pierdzieć. Mi się wydaje, że gdzieś ten stary już całkiem przegnił w którymś chyba miejscu, bo jak jadę, to coś mi się tam wydaje, że ten tłumik przepuszcza bokiem. Może to w końcu dobra okazja, żeby wymienić ten tłumik. Niemniej, no tak jak widać, z takich rzeczy, które robiłem ostatnio, w sumie to nawet dzisiaj, jako że te pierwsze podrygi wiosny miałem w końcu czas, przyjrzałem się trochę progom. Po odmrażaczu do zamków zostały mi zacieki na progach. Cudowny odmrażacz i zajebisty lakier. W połączeniu dały takie coś, że zostały mi białe zacieki. Lakier po prostu miejscowo się rozpuścił. Na drugim proszku miałem dosłownie tam taki ślad rdzy wielkości może główki, szpilki. Wychodzi zawsze w tym samym miejscu, także znowu oczyściłem, zapodkładowałem, zamalowałem i święty spokój. A tak generalnie samochód jeździ, mówię, tylko trochę te zwrotnice dają o sobie znać. Może czas najwyższy na regenerację. Zobaczymy. A tymczasem tym pięknym widokiem żegnam się z Wami. Do zobaczyska w następnym filmie. Trzymajcie się i cześć.